Dzień dobry, szanowni państwo. Kłaniam się państwu nisko. Poprosiłem państwa dzisiaj na konferencję z tego względu, że we wczorajszej prasie ukazał się artykuł, który twierdził, który oznajmiał, że jestem winny pieniądze za statek, który pływał po Wiśle i którym woziliśmy mieszkańców Grudziądza. Poprosiłem państwa tutaj, żeby pokazać dokumenty, które tu leżą na tym stole i które świadczą o tym, że myśmy swoje zobowiązania wykonali co do złotówki. Jest tutaj przelew do banku, jest tutaj rozliczenie tych pieniędzy, jest faktura, którą żeśmy przemali i rachunek, który ci państwo wystawili firmie, która organizowała kampanię wyborczą koalicji Janusza Cięciowa. I to jest, jeżeli chodzi o to, to jest wszystko to, co w tej sprawie mam do powiedzenia, z tego względu, że ja nie wiedziałem, że ta faktura nie jest zapłacona. Gdybym wiedział, że ta faktura nie jest zapłacona, wystarczyło do mnie zatelefonować i powiedzieć, że ta faktura nie jest, nie jest zapłacona, nikt się ze mną nie kontaktował, więc skoro wczoraj przeczytałem to w prasie, postanowiłem, że państwu te dokumenty pokażę i że pokażę, że tak naprawdę zapłaciłem za to, czego od firmy oczekiwałem. Firma to zorganizowała, ja za to zapłaciłem. Dzisiaj wiemy i dzwoniliśmy tam do, jesteśmy w kontakcie z małżonką właściciela tej firmy, z tego względu, że pan się rozchorował. Jesteśmy w kontakcie z małżonką, która twierdzi, że do końca listopada ta faktura będzie uregulowana. Jeżeli do końca listopada ta faktura nie będzie uregulowana, ja będę się kontaktował z armatorem tego statku i będę to próbował uregulować z własnych pieniędzy, chociaż sytuacja naprawdę jest trudna, bo skoro zapłaciliśmy raz z pieniędzy koalicji, nie możemy tego jakby powtórnie płacić i dlatego sytuacja jest o tyle skomplikowana, ale myślę, że znajdziemy wyjście na to, żebyśmy mogli to uregulować i żeby nikt do nas nie miał pretensji. Jest pan zdziwiony tym, że agencja nie zapłaciła za te... Jestem zdziwiony, bo agencja płaciła kilka faktur, które do tej pory były realizowane i które były zapłacone i dlatego jestem tym zdziwiony. Tak jak powiedziałem, dowiedziałem się dopiero z wczorajszej prasy o tym i szybko na to reaguję i tak jak mówię, kontaktowaliśmy się z małżonką tego pana, pani twierdzi, że do końca listopada te pieniądze będzie płaciła, więc jeżeli do końca listopada nie będą zapłacone, ja sam osobiście będę się z armatorem kontaktował i będę próbował to zapłacić ze swoich pieniędzy. A państwo jakoś tą agencję sprawdzali? Ta agencja prowadziła już wiele kampanii wyborczych i do tej pory nikt o niej źle nie mówił, więc nie mieliśmy jakby powodów do tego, żeby nie wierzyć, więc skoro realizowała inne zadania, które jej zlecaliśmy, nie widzieliśmy też powodów do tego, dlaczego nie miałaby za to zapłacić, skoro dostała na to pieniądze. A czy zna pan powód, dlaczego oni nie zapłacili tego armatorowi? Bo nie. Mówi pan, że pan jeszcze drugi raz jakby wyłoży te pieniądze. Tak, jeżeli będzie taka potrzeba, to ja osobiście ze swoich pieniędzy za to zapłacę, a będę w jakiś sposób próbował te pieniądze odzyskać, ale my z koalicji tych pieniędzy drugi raz płacić nie możemy. Ale pieniędzy koalicji. W mojej ocenie to nie należało płacić drugi raz, tylko spowodować, żeby ta agencja jednak zapłaciła te pieniądze armatorowi, skoro no tak, je otrzymała. Wie pan, czy rozważa pan drogę sądową? Oczywiście, że tak. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście, że taka droga sądowa będzie wszczęta. No bo tak byłby pan poszkodowany dwukrotnie płacić. Ale, no wie pan, to nie jest tak, że ja rozdaję dużo pieniędzy, ale ludziom, którzy to potrzebują. Ta agencja dostała wszystkie pieniądze, na które wystawiła faktury i to są te dokumenty, między innymi te dokumenty, o których tutaj mówimy, więc nie widzę powodu, żebyśmy nie próbowali tych pieniędzy w jakiś sposób odzyskać. Czyli ta żona nie mówiła, że może zapomniał, że może zgubił? Nie, ona przyznaje się, to znaczy przyznaje, no ona twierdzi, że przeleje te pieniądze do końca listopada, więc... Aha. Więc czyli zatrzymała chwilę. Zatrzymała chwilę jakoś, no ta chwila dosyć długa jest, ale zatrzymała w jakiś sposób te przelewy tych pieniędzy, więc podejrzewam, że w pewnym momencie gdzieś tam czegoś zabrakło, ale skoro twierdzi, że przeleje do końca listopada, no to poczekajmy jeszcze te kilka dni, a później będziemy podejmowali decyzję. Dobrze, a kiedy pan fizycznie uregulował? Jak długo oni te pieniądze przetrzymują? 2 miesiące, tak?
przelew jest wystawiony. Numer rachunku. No co, nie ma daty tutaj. 19. Dokument sporządzony, data nadania 18.09.2014. Ponad 2 miesiące. No, 18.09.2014. Tu jest faktura, która została wystawiona na tą należność, jest z dnia 18.09.2014, więc myśmy to zrealizowali tego samego dnia, prawda? To nie jest tak, że myśmy próbowali tutaj coś przeczekać czy coś przekombinować. Była wystawiona faktura i tego samego dnia został zrealizowany przelew. Czyli winny jest tylko jeden, można powiedzieć. A jeszcze ja bym chciała dowiedzieć, jest tylko jeden, wie pani, ale to jest też tak, że ja niekomfortowo się z tym czuję, z tego względu, że jakby to dotyczy koalicji. Faktura wystawiona jest Agencja Prasowa Fotograficzna Press Agency Radosław Saaciński, Berlinga 2/38, Bydgoszcz. A pan, podsumowaliście, albo liczycie już, albo obliczyliście, tak, jaka będzie? Jesteśmy w trakcie, także ten, że tak powiem, artykuł prasowy spowodował to, że usiedliśmy i zaczynamy to liczyć i przeglądać, czy czegoś tam nie pominęliśmy. Okazuje się, że jest to tylko ta jedna sprawa, która wyszła w taki sposób, w jaki została załatwiona przez nas, tak jak się należało, tylko że firma, która to zatrzymała. Nie mogę pani powiedzieć, ile w tej chwili na tą kampanię wydaliśmy. To nie są małe pieniądze i ja też, to znaczy, wychodzę też z takiego założenia, że pewnie jest wiele potrzebniejszych rzeczy niż wydawanie pieniędzy na taką kampanię, ale demokracja ma to do siebie, że opiera się na wyborach, więc musimy te wybory uczynić. Skoro są one skomercjalizowane w taki sposób, jaki są, na ładne oczy wygrać się tylko kampanii nie da. Ale nie zakładaliście, że wydacie? Zakładaliśmy gdzieś tak w granicach 40 tysięcy, ale okazuje się, że będzie tego więcej. Opłacało się? Wie pani, nie można wychodzić z założenia, czy to się opłacało, z tego względu, że demokracja ma to do siebie, że stajesz do wyborów i nigdy nie wiesz, czy te wybory wygrasz, czy przegrasz. Jeżeli wychodzilibyśmy z takiego założenia, że nie warto stawać do wyborów, bo się wybory przegra, no to tak naprawdę gonilibyśmy w piętkę. Z tego względu, że to nie jest tak, że władza nadana jednymi wyborami w 2004 czy którymś roku jest dana do końca życia. Jest wiele środowisk, wiele grup społecznych, wiele ludzi, którzy po tą władzę sięgają, którzy mają zupełnie inne pomysły niż dzisiaj te pomysły, które tutaj są reprezentowane w Grudziądzu albo w innych miastach, prawda? To nie jest tak, że społeczeństwo ma tylko jeden punkt widzenia. Jest wiele punktów widzenia. Ludzie chcą poprzez władzę te swoje ambicje i swoje pomysły na władzę realizować i myślę, że to jest dobry sposób na to, żeby po tą władzę, że to jest też jakby przyczyna po to, żeby po tą władzę sięgać. A tak naprawdę to jest to, co mówiłem w całej kampanii wyborczej, że tak naprawdę decydują o tym Grudziądzanie. Ja bym chciał jakby z tego miejsca Grudziądzanom podziękować, że do tych wyborów poszli, że stanęli przed, sięgnęli po ankiety, po te, że dali swój głos w wyborach tych samorządowych, chociażby z tego względu, że to jest właśnie ten dzień, w którym ludzie decydują o tym, kto w różnych miastach, wsiach czy gminach tą władzę będą sprawowali. Ja dziękuję wszystkim tym, którzy mieli odwagę stanąć ze mną do wyborów, obojętnie czy są oceniani lepiej czy gorzej za wkład i za ich wysiłek, serdecznie im dziękuję, a wyborcy określili, kto ma być u władzy. Patrząc na wynik, no to wam się nie opłacało, ale czy będziecie szukać, podsumowując tą kampanię, jakichś pozytywów poza wynikiem? Jakoś pani mocno skomercjalizowana dzisiaj jest, ale muszę powiedzieć, że ja nie wychodzę z takiego założenia. Wie pani, to wyszło tak, że ja
jako Janusz Dzięcioł i koalicja Janusza Dzięciowa tak naprawdę stanęła między dwiema dużymi partiami politycznymi. Jedną z tych partii udało nam się pokonać, z drugą żeśmy przegrali. Wynik na pewno nas nie satysfakcjonuje, ale nie możemy mówić do końca, że nie zaznaczyliśmy się w tych wyborach, czy robiliśmy złą robotę, bo nie jesteśmy ostatnią koalicją, która stawała do wyborów, a jesteśmy na drugim miejscu. Ale muszę powiedzieć, że mam takie przeświadczenie, że i mieszkańcy Grudziądza i ja oczekiwaliśmy czegoś więcej. A czy w związku z tymi nieprawidłowościami, które się nie pojawiają, planujecie Państwo jakieś protesty wyborcze? Nie, nie planujemy protestów wyborczych z tego względu, że przyjmujemy... Chodzi o protesty składane tak, do sądu? Tak, tak. Nie planujemy takich, nie planujemy składać takich protestów z tego względu, że ja już przed wyborami mówiłem, że ja nie wierzę w jakieś oszustwa, jakieś różne rzeczy. Może to być głos 2, 3, 10, 20, ale to w wyborach samorządowych tak naprawdę nie, chociaż znam przypadki, gdzie dwa głosy decydowały o tym, że osoba została burmistrzem miasta, prawda? Ale myślę, że gdyby taka była różnica, to wtedy moglibyśmy o tym rozmawiać i spróbować to jeszcze raz przeliczyć. Ale skoro różnica jest tak znaczna jak w tej chwili, jest bez sensu, żebyśmy jeszcze raz swoimi zastrzeżeniami powodowali koszty i próbowali te wybory odwrócić, bo zakładam, że tego nie damy rady. Kujawsko-Pomorskie jest jedynym województwem, które uprało się z tym szybko, jako pierwsze podało wyniki. Tu nie było żadnych komplikacji w liczeniu głosów. Najsprawniej to tutaj przebiegało. Tak, ale muszę powiedzieć, że też jakby rozpatrujemy, że jest dużo głosów nieważnych, ale że czy nie trzeba by to liczyć. Wie pani, wielu ludzi dzisiaj przychodzi i jakby zgłasza swoje uwagi, które można by gdzieś wnosić do sądu, prawda? Ale jak się tak naprawdę, powiem tak, da karteczkę i powie proszę bardzo, napisz to i podpisz się pod tym, no to jakby tych głosów wtedy jest o wiele, wiele mniej. Więc myślę, że skoro nie możemy mieć takich twardych dowodów, to zresztą chyba mamy jakąś taką trochę nauczkę. Tak mi się wydaje, że w każdej komisji to jest mąż zaufania, tak? Każdy ma swoich przedstawicieli, więc... Ale to też dlatego my właśnie tego nie... Wychodzimy z założenia, że w wielu komisjach byli nasi ludzie, w wielu komisjach byli mężowie zaufania, których myśmy też stawiali. Skoro oni do tej pory nie zgłaszali nam tutaj żadnych takich uwag, które mogłyby świadczyć o tym, że wybory były sfałszowane, no to bez sensu jest jakby biegać do sądu i prosić sąd o to, żeby te wybory spróbował jeszcze raz zrobić, czy przeliczyć, czy zmienić wynik tych wyborów. Prawda? No nie ma. Nie ma po co. Tak mi się wydaje. No dobrze. To jeżeli Państwo pozwolicie, to ja jeszcze raz wszystkim podziękuję za te głosy, które nam je oddali, ale i wszystkim tym, którzy nie oddawali nam je głosów, a poszli do wyborów, bo to jest naprawdę dzień, w którym mieszkańcy wszystkich miast, wsi i środowisk powinni ten swój głos wyrazić. Zachęcam do następnych wyborów, następne są za rok. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Jeżeli kogoś uraziłem, jeżeli ktoś czuje się do tej pory urażony, to jeszcze raz serdecznie Państwa przepraszam. No bo przed Panem za rok znowu kampania. A nie wiadomo. Jak starczy pieniędzy.